Kurczę, powiem wam, dziwna sytuacja, nie? Ale ja wam powiem z tym filtrem tutaj, o ten filtr mi chodzi. Ja miałem taką sytuację w skuterze. Wyczyściłem filtr powietrza, źle go założyłem, ale to dopiero Filip na miejscu zobaczył. Też w ogóle nie miał mocy. Czyli ściągniemy... Ściągniemy... Po prostu wyczyścić. A ja bym wyglądał to? Tak. No zupełnie inaczej. Puszka pusta? Nie ma w ogóle nic? No pusta jest, wiesz co? On po prostu musi mieć większy zasyp z powietrza. Aha. No właśnie, bo jest większy ten, nie? No. Założony. Przy 50 to jeszcze zdawało egzamin, nie? No. Trzeba po prostu wywalić, założyć ten stożek. Słyszysz? Teraz to będziesz, kurde, miał. To pojeździliście? Nie. No nie. Będziemy zaraz jeździć. To niech na razie tak sobie jeździ. Po piachu nie będzie jeździł, a później no się właśnie. Założy. No. To co, okay. Lekcja nauki na kole będzie. Ale ty dobrego tatę masz. Nie. Jak ci ogarnął to wszystko. Wiesz jak to idzie? 50 niby. No zaraz się przekonamy. Ten jechałem za nim, to ile było? 90, nie? A nie, no liście. No, to jechałem ten Kawasaki, tu miałem 80. I co, i spocił się Kawasaki przy nim? No. Nie dawał rady. Mówię ci, sprzedaj to Kawasaki. Nie dawał rady. Sprzedaj to. Nie dawał rady. Kup sendę. Koniecznie. Koniecznie. No. Ja tu mówię, Radek, patrz, jeszcze tu klamki mógł zmienić, nie? No. Tu dać lusterka, bombery, nie? Fajne. To oczyścić, tą farbę opierdzielić, nie? Do łysego. Czyli na piaskowanie dać, żeby... Niech będzie nawet taka, wiesz, taka, nie taka, czerwona, nie? No. To obciach jest na mieście, nie? No takie coś kupił, no wiesz. No wiem, ale można zrobić, to nie? To jest pierwszy motocykl w życiu. No, motocykl, tylna opona i... jeszcze. Ten filtr do ogarnięcia i kurde. Nic więcej, nie? Będziemy zasuwać zaraz. Będziemy na koło podnosili. Dzięki przyjechać. Yeah.
tą stronę jest gorzej, bo tą no. stronę źle, inaczej mocno tak wiesz, wiatr wieje, nie? Ale no. w dom to już można było, wiesz. Widziałeś to zwolnienie u góry, jak go jeszcze podciągłem, że zwalniał mu to. Ten hamulcem tam też trzeba, nie? No i trochę hamulcem, bardzo z tyłu nie? Ale to jest tak asekuracyjnie trzymasz, no, no, no. No musisz sobie to, wiesz, im więcej będziesz jeździł i trzymał ten hamulec, wiesz, to nawet w takim czasie jazdy na prostym, nie? Żeby tak go... Żeby był na tym hamulcu, nie? No. Tu jeszcze tak jak ci mówiłem, te sety masz też do wymiany, nie? No. Bo... Zobacz. Niech to po prostu będzie ci but zjeżdżał, nie? No. Chociaż takie jak moje, wiesz, żebyś miał. Możesz nawet wziąć takie z tymi, z kolcami, wiesz? Bo ja do KTM-a jak kupiłem, to kupiłem takie, normalnie takie, wiesz, takie niby wkręcane kolce. Pan? Pan jesteś, tak?